Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na reedycji koncertu Pieśni Patriotyczne na Jazzowo. Cieszymy się ogromnie, że ponownie możemy się tutaj z Państwem spotkać i wspólnie świętować to najważniejsze i zarazem najradośniejsze święto naszej ojczyzny, czyli już 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szanowni Państwo, kiedy kilka dni temu otrzymaliśmy informację z SAPiKu, że wejściówki na to wydarzenie rozeszły się w przeciągu dosłownie kilku godzin, ucieszyliśmy się bardzo, gdyż była to dla nas wskazówka, że idziemy w dobrym kierunku. Niemniej jednak zaraz potem pojawił się cień takiego smutku, gdyż dotarło do nas, że chętnych do wspólnego świętowania jest o wiele, wiele więcej niż nasza sala kinowa może pomieścić. Dlatego też wzorem roku ubiegłego na Placu Wolności ustawiliśmy telebim, na którym jest transmisja na żywo naszego koncertu, jak również na YouTubie. Dlatego serdecznie Państwa wszystkich pozdrawiamy, tych, którzy jesteście teraz na Placu Wolności oraz oglądacie nas za pomocą nośników elektronicznych, komputera, tabletów, telefonów komórkowych. Witamy serdecznie, cieszcie się z nami i radujcie, bowiem to święto nie ma żadnych barw politycznych. To święto ma tylko jedne barwy, biało-czerwone. Dziś, pomimo że tytuł koncertu jest Pieśni Patriotyczne na Jazzowo, będzie troszeczkę inaczej, ponieważ oprócz pieśni patriotycznych usłyszymy również pieśni ludowe. I teraz może część z Państwa zastanawiać się, dlaczego ludowe? O co chodzi? Jazz, pieśni ludowe? Już odpowiadam. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale większość naszych wielkich polskich kompozytorów czerpała garściami z polskiego folkloru. Swoje inspiracje między innymi czerpali właśnie z polskiej tradycji, z tak zwanej polskiej wsi. Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć Państwu tę podwalinę naszej tożsamości narodowej. Dzisiejszy koncert będzie wspaniałą okazją do przybliżenia pięknych ludowych melodii w jazzowych aranżacjach, o które zadbała pani Katarzyna Stroińska-Sierant, poznańska pianistka jazzowa, która wielokrotnie koncertowała w naszym mieście wraz z zespołem. Witamy serdecznie. Witamy również zespół, który również często towarzyszył pani Kasi. Witamy. A za mną, jak już Państwo dostrzegli, stoi już w gotowości dokładnie 110-osobowy chór, złożony ze szczecineckich uczniów oraz ich nauczycieli, a także wielu chórzystów dorosłych działających w szczecineckich chórach. Powitajmy ich brawami. Pierwszy utwór, który dziś usłyszą Państwo, będzie swego rodzaju uhonorowaniem 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, jednego z wielkich polskich kompozytorów, który właśnie garściami czerpał z polskiego folkloru. W ówczesnych czasach, kiedy tworzył, panował trend tak zwanych szkół narodowych, czyli grup kompozytorów jednej narodowości, piszących muzykę opartą na elementach własnej kultury, czyli tradycyjnych melodiach, rytmach tańców narodowych, wszystko oczywiście pisane w języku ojczystym. Stanisław Moniuszko był czołowym reprezentantem szkoły polskiej w muzyce i z oddaniem i wyraźną łatwością pisał piękne, wpadające w ucho melodie, które opatrywał tekstami najwybitniejszych polskich poetów. Za chwilę usłyszą Państwo jedną z najbardziej znanych jego pieśni, do której słowa napisał Jan Czeczot, a będzie to Prząśniczka. Zaraz potem usłyszą Państwo następny utwór, piękną pieśń patriotyczną, Pierwsza Brygada, do muzyki Andrzeja Brzuchala-Sikorskiego, a na sam koniec coś na góralską nutę, czyli W murowanej piwnicy. Zapraszam do wysłuchania. Thank you.
Ogromne brawa, proszę Państwa. Szanowni Państwo, pozostając w tym klimacie właśnie tej wmurowanej piwnicy, tej pięknej górolskiej pieśni, należy wspomnieć o osobie, która praktycznie poświęciła życie na to, aby spisywać polski folklor, aby spisywać polskie pieśni ludowe. Mam tu na myśli nikogo innego jak naszego Oskara Kolberga, który znany jest szczecineckiej publiczności oraz społeczności, między innymi z tego, że patronuje Szczecineckiej Szkole Muzycznej. Chciałabym tak pokrótce przybliżyć Państwu tym, czym on się zajmował, bo tak można powiedzieć, że był muzykiem, był kompozytorem, ale kim jeszcze? Był między innymi etnografem, a etnografia to dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię kultury ludowej, jak i badanie poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. Można powiedzieć, że głównym obszarem badań Oskara Kolberga była muzyka i literatura ludowa, a także wiedza o języku, czyli tak zwana gwara. Można powiedzieć śmiało, że to dzięki niemu mamy większość naszych pieśni ludowych utrwalonych, zapisanych. Można również powiedzieć, że te działania to nic innego jak patriotyzm w czystej postaci. No bo jak nazwać człowieka, który poświęca całe swoje życie na to, aby zachować to, co mamy najcenniejsze, naszą kulturę ludową, nasze tradycje, nasze korzenie. Dzisiaj na temat patriotyzmu będziemy mówić troszeczkę więcej, a w zasadzie nie my, nasi goście, których również zaprosiliśmy do udziału w tym koncercie. Są to mieszkańcy Borneńskiego Domu Pomocy Społecznej, którzy pokrótce opowiedzą Państwu, jak oni postrzegają patriotyzm. Zaraz po projekcji tego króciutkiego filmu usłyszą Państwo następujące utwory. Wojenko, wojenko, kukułeczka, kuka oraz jeszcze jeden Mazur. I tutaj bardzo ważna informacja, która mi umknęła na samym początku. Tak to jest, jak się ma mnóstwo informacji do przekazania, to się zapomina o tym najważniejszym, że tak naprawdę tego koncertu by nie było, gdyby nie ten pan, który tutaj tak pięknie tym wszystkim kieruje, czyli prezes Szczecineckiego Towarzystwa Muzycznego, pan Marcin Jaczewski. Który za chwileczkę do Państwa ponownie wyjdzie, a za chwilę zapraszam właśnie na pierwszy film i na naszych gości. Patriotyzm. Patriotom dobrym, służyć przede wszystkim Bogu, ojczyźnie, narodowi, bo się w nim żyje i się przebywa. To się wszystko łączy w jedno. Tak trudno jest to rozdzielić, wolność, niepodległość. O jedno powinniśmy zabiegać właśnie, o tą wolność, niepodległość, o to kochanie tej ojczyzny. Patriota, no walczy o swój kraj, broni go. No jak wojny były, i czas międzywojenny w niewoli, tam, czy okupacja, czy wcześniej zabory, to ludzie walczyli o tą polskość. Każdy w inny sposób, ale starali się. Nie zapomnieć, przez wieki nie było Polski, a ludzie pamiętali, że są Polakami. Przekazywali to z pokolenia na pokolenie. Przede wszystkim wydaje mi się, że żeby być takim patriotą dla siebie lokalnie, jeżeli działa się zgodnie z samym sobą i nie robi się, powiedzmy, ludziom krzywdy, nie robi się źle, na złość. Myślę, że to jest taki nasz mały patriotyzm, który chyba każdy z nas powinien mieć, na który ma wpływ. Po prostu być uczciwym, od tego trzeba zacząć. No i widzieć zło i odróżnić zło od dobra. I żeby udzielać się jakoś, nie tam ganić, bo to, bo tamto, być sobą i odróżnić dobro od zła. Zachowywać się jak powinien, znaczy się
być szczerym, być za swoim krajem. Trzeba być dobrym najpierw samemu, dobrze żyć, szczerze, uczciwie. No i dawać przykład innym, zwłaszcza młodzieży, żeby brali przykład ze starszych. Bo oni nic nie pamiętają, a my wszystko pamiętamy, jeszcze dużo pamiętamy z lat poprzednich. Współżyć razem z innymi obywatelami, bronić swojej ojczyzny, jak dojdzie potrzeba. No i żyć zgodnie z konstytucją, jaką mamy. Cię i tą czarę.
Szanowni Państwo, nie wiem, czy czasami zastanawiają się Państwo nad pojęciem ojczyzna, bo tak mi się wydaje, że to pojęcie nabiera tego prawdziwego życia w przypadku, kiedy na przykład znajdujemy się poza granicami naszego kraju albo w takich bardzo już trudnych sytuacjach, jak na przykład wojna. Wtedy uświadamiamy sobie, czym tak naprawdę jest ta ojczyzna. Będąc na przykład poza granicami kraju z różnych przyczyn, czy to ekonomicznych, czy sytuacje losowe, wtedy następuje w naszym sercu taka trochę tęsknota. Taka tęsknota, która wcześniej się nie odzywa, kiedy jesteśmy w kraju. Właśnie, bo wtedy to jest taki kraj, gdzie są dziurawe chodniki, gdzie drogi są krzywe, gdzie długo się czeka do lekarza, gdzie tak naprawdę wszystko jest nie tak, a mogłoby być inaczej, prawda? Dokładnie. Ale kiedy powracamy do kraju po dłuższej nieobecności, nie wiem jak Państwo, ale ja często mam ochotę uklęknąć i ucałować tę ziemię. Bo tak uwielbiam powroty. Uwielbiam powroty do tej ojczyzny, bo mimo wszystko coś ciągnie. O ojczyźnie pięknie również mówią nasi goście z Borneńskiego Domu Pomocy Społecznej, ponieważ oni tej ojczyzny byli pozbawieni. Oni byli pozbawieni tej ojczyzny z powodu wojny, z powodu dekad komunizmu i dla nich to pojęcie jest naprawdę bardzo wyjątkowe. Za chwileczkę zaproszę Państwa na obejrzenie krótką projekcję z wystąpieniem naszych gości, a tuż po projekcji zapraszam Państwa do wysłuchania przepięknego utworu arcymistrza Zbigniewa Wodeckiego, Lubię wracać tam, gdzie byłem. Jest to też swego rodzaju uhonorowanie tego mistrza, który już odszedł, zważywszy na to, że niedawno były zaduszki jazzowe i wówczas wtedy zazwyczaj wspomina się właśnie naszych muzyków. Tak my chcielibyśmy go dziś uhonorować tym utworem. Utwór zagra pani Katarzyna Stroińska-Sierant wraz z zespołem. Będzie to utwór instrumentalny. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania tej krótkiej projekcji. Ojczyzna? No mój dom. Tu się wychowałam, urodziłam, wychowałam. To jest mój dom. Rodzice, rodzeństwo, dzieciństwo. No, to jest ojczyzna. Wspomnienia. Domem moim, moją przyszłością. Matką, rodziną całą. Tak myślę. Boże, ojczyzna dla mnie to jest największym skarbem. Największym skarbem, co może się pojawić na ziemi. To jest dla mnie ojczyzna. To jest matka dla mnie. Ojczyzna to jest tak, jak mój własny dom. I w czasie okupacji, jak zabrakło tej ojczyzny, bo byliśmy wywiezieni z rodzicami do Niemiec na roboty, więc była wielka tęsknota, mimo że byłam dzieckiem 8-letnim, ale ciągle się tęskniło. Tak, że ojczyzna to jest nasz skarb, a w tej chwili mamy wolną, niepodległą i naprawdę jest się z czego cieszyć. Zastanawiałem się ostatnio nad tą odpowiedzią przy okazji jakiejś tam ogólnie szumu w mediach. I prawdę powiedziawszy, ciężko nam powiedzieć, co to jest ojczyzna. Inne pojęcie ojczyzny było w latach, w momencie, kiedy jeszcze nie odzyskaliśmy niepodległości, czy na początku odzyskania niepodległości. Inaczej odbieraliśmy ojczyznę w momencie, kiedy trzeba było się o nią bić, walczyć. Przeżyło się dużo, ale teraz doczekałam tej chwili, że nasza ojczyzna się dźwiga. Że ta sprawiedliwość, że trzeba zacząć od siebie, ale jedna osoba nie zrobi, ale jak wszyscy, to dużo. I to jestem bardzo szczęśliwa. I tutaj, że jestem w starości, bo dzieci i za chlebem różnie przeżyłam Hitlera, Stalina i od 70 roku sama, dwójkę dzieci wychowam na porządnych ludzi i
Polaków, co mają obywatelstwo, a prawnuki wiedzą skąd, gdzie urodzeni, jaką flagę od razu pokazują, że jest Polska i myślą o powrocie. W obecnej rodzinie przeszłem dużo złego. Jest tego prawda, ale mimo wszystko. Gdyby zaszła coś, jakaś sytuacja nieprzyjemna, za własną oczyny, o, oddałbym życie. Thank you.
Szanowni Państwo, za chwileczkę na scenie pojawi się nasza rodzima wokalistka, która powróciła do swojej małej ojczyzny, do Szczecinka, aby zaśpiewać dla Państwa dwa utwory. Pierwszy z nich, Dwa serduszka, cztery oczy, zyskał ogromną popularność po premierze filmu Zimna wojna, a drugi utwór to To i hola, również na nutę ludową. A zaśpiewa dla Państwa nie kto inny jak Magdalena Górecka. Zapraszam. Płakały we mnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Oj, oj, oj. Kiedy chłopak chorzy miły, oj, oj, oj. Ktoś by miał tyle siły, oj, oj, oj. Kamienne by serce było, żeby chłopca nie lubiło, żeby chłopca nie lubiło, oj, oj, oj. Zakazała,
oj, 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 żebym chłopca nie kochała. Oj, 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 a ja chłopca chap za szyję. Będę kochać, póki żyję. Będę kochać, póki żyję. Oj, oj, thank you.
Szanowni Państwo, za chwileczkę zabrzmi jedna z bardziej znanych melodii patriotycznych, a mianowicie pieśń wojskowa Hej, hej, ułani. I teraz pytanie, kto ją zna? Ręka w górę. No, trochę jest. Zatem zachęcam wszystkich Państwa do wspólnego świętowania i wyrażania tego właśnie poprzez śpiew. Ja tylko dodam, że ta pieśń, można powiedzieć, że powstała tuż przed I wojną światową, jednak jej początki sięgają znacznie dalej, bo aż początku XIX wieku. Cieszyła się ona dużą popularnością, zwłaszcza w polskich formacjach wojskowych na Kresach Wschodnich. To właśnie z Kresów pochodzą pierwsze wersje tej znanej pieśni. Kolejnym utworem, który przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy koncert, będzie Tu wszędzie jest moja ojczyzna, do słów Ewy Zawadzkiej. I to również mała niespodzianka, ponieważ solo zaśpiewają uczennice pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia księżnej Elżbiety w Szczecinku, Zuzanna Dubienic oraz Malwina Stańska. I teraz proszę Państwa, tutaj już na pewno nie będzie wymówek, ponieważ tekst tej piosenki będzie wyświetlany tutaj z tyłu na telebimie. Zatem zachęcamy do włączenia się i do śpiewania. Przepraszam. No właśnie, proszę Państwa, tak się skupiłam na tych pieśniach, że zapomniałam o jednej, można powiedzieć, bardzo ważnej rzeczy. Bo przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze jeden, trzeci film. Tym razem nasi goście z Borneńskiego Domu Pomocy Społecznej opowiadają, czym jest dla nich wolność. Więc zanim wysłuchamy pieśni, zapraszam do wysłuchania tych kilku krótkich refleksji naszych gości. Tej wolności mieliśmy tylko w sumie 19 lat. 19 lat i 3 miesiące. Jak Piłsudski przyniósł nam wolność i na szabla. No tylko do 1939 roku, a później znów byliśmy pod zaborem. No bo mówią, 3 zabory były. Nie, były 4. W 1939 roku następny był zabór. Między ruskimi i Niemcami. No bo chcieli granicę zrobić na Wiśle, nie? Po lewej stronie, znaczy od wschodniej strony Wisły mieli zająć Rosjanie, a z prawej strony Niemcy. Ale że im się to nie udało. No. A zresztą co to zrozumieć? Jeden był głód, a drugi haroszy. Taka jest prawda. Jeden mordował i drugi mordował. Tym, że nikt nie stoi ze mną, z pałą za mną. Tak jak podczas okupacji. No wolność, jeszcze raz wolność. Jak odzyskaliśmy po II wojnie światowej, to była wielka radość, łzy. Wszystkim płynęły z oczu i w te pędy właśnie
chcieliśmy być już w naszej ukochanej ojczyźnie, za którą bardzo tęskniliśmy. Przede wszystkim ja się czuję, no jak zwykle Polką, urodzona tu jestem, wychowana. No i to jest w sercu moim do końca mego życia. Wolność jest wszystkim, bo człowiek sam decyduje o sobie, prawda? Bez nakazu i jak chce, to zrobi to czy tamto. Najgorzej, bo przepraszam, ale ja pod nakazem, bo Hitler, Stalin nakazywał nam, a teraz mamy demokrację i sami regulujemy siebie, prawda? Regulujemy i naszą ojczyznę. I po raz setny powtarzam, że doczekałam tej chwili. Jestem wolny, od nikogo niezależny. Nikt na mnie nie napada, nie następuje. To jest wolność wtedy człowieka. Nikogo się nie boi, nie myśli o niczym złym i spokój czuje. Wolność to jest to, co na przykład robię tutaj. To, że mogę zrobić sam coś, tak? Czy popracować przy komputerze, nie mając niesprawne kończyny, czy to, że mogę pojechać tu i ówdzie, porozmawiać z ludźmi, to, że mogę rozmawiać z panią w tym momencie, to, że mogę wiele rzeczy samodzielnie zrobić i to jest ta, dla mnie ta wolność. Wolność dla mnie to jest to, co dziecko dla matki. Taka jest prawda, no. Skoro byśmy nie mieli wolności, nie mielibyśmy po co żyć. A tak mamy wolne słowa i wyznania. Gdzie chcę, mogę pójść, co chcę, mogę zrobić. Nikt mnie za to nie gani. Nikt mnie za to, jak to się mówi, w głowę nie bije. Jestem wolnym człowiekiem, tak, bo mimo, że jestem tu w DPS-ie, ale czuję się wolny. Gdzie chcę, mogę sobie wyjść. Nikt mi tego nie broni, prawda?
i gwiazda, gdzie ptaki żyją w gniazdach, gdzie słońce zachodzi i wschodzi, gdzie kwiaty na łące, gdzie sady kwitnące, samotna ławeczka w ogrodzie. Wszędzie jest moja ojczyzna, tu każdy kwiat do niej się przyzna. Są prawy najmniejsze, potrzebne. Ogromne brawa, proszę Państwa. Zagrali dla Państwa Katarzyna Stroińska-Sierant, fortepian oraz przepiękne aranżacje. Dawid Tokłowicz, saksofon. Jarosław Sierant, skrzypce. Piotr Max Wiśniewski, kontrabas. Na perkusji Sławek Tokłowicz. Zaśpiewały dzisiaj solo dla Państwa Magdalena Górecka. Zuzanna Dubiniec.
oraz Malwina Stańska. I teraz gorąca prośba do turzystów, ponieważ chór składał się z uczniów kilku szczecineckich szkół. Każdą szkołę, którą wyczytam, pokażcie, pomachajcie tutaj do naszej kochanej publiczności, że wy to wy. A więc Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Adama Mickiewicza. Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Armii Krajowej. Szkoła Podstawowa nr 5 przy Zespole Szkół imienia Jana III Sobieskiego. Szkoła Podstawowa nr 6 imienia Zdobywców Wału Pomorskiego. Szkoła Podstawowa nr 7 imienia Noblistów Polskich. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Księżnej Elżbiety. Zespół Szkół Społecznych STO. Oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa. A raczej chór Orantes, który również wspiera swoją obecnością. Szanowni Państwo, na sam koniec chciałabym jeszcze tylko podać kilka ważnych informacji, które no, są niezbędne, ponieważ ten koncert nie odbył się, gdyby nie wsparcie naszych władz miasta. Koncert jest współfinansowany ze środków miasta Szczecinek, a patronat medialny objęły Telewizja Gawex, Telewizja Zachód oraz portale internetowe i Szczecinek, Miasto z Wizją oraz Temat Szczecinecki. Partnerami wydarzenia są Samorządowa Agencja Promocji Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dzisiejsze wydarzenie transmituje na żywo Telewizja Dobre Media, a głównym organizatorem jest Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne. I tak naprawdę muszę rozwinąć tutaj tę myśl, bo nie byłoby tego koncertu, gdyby nie osoba, która stoi po mojej lewej stronie, pan Marcin Jaczewski. Gorąco brawo. Przepraszam, ale proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Przed chwilą prawie się poryczałem. Dziękuję bardzo. To nie jest tak, że ja jestem w stanie sam ogarnąć cały koncert. To tak nie jest. I dlatego muszę oddać podziękowanie kilku ważnym osobom, dzięki którym ten koncert się w ogóle odbył. A żebyście też Państwo mieli świadomość, jak ogrom ludzi jest potrzebne do tego, żeby zorganizować coś takiego. Dlatego na samym początku chciałbym podziękować panu dyrektorowi Samorządowej Agencji Promocji i Kultury, panu Kamilowi Klimkowi za wsparcie praktycznie przy każdej okazji. Dziękuję, panie Kamilu. Chciałbym podziękować panu dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji, panu Szymonowi Bibikowi, za to, że mogliśmy w komfortowych warunkach przeprowadzać próby w sali gimnastycznej przy ulicy Kopernika. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję mediom szczecineckim, telewizji Gawex, telewizji Zachód, portalom internetowym i szczecinek.pl, Miastu z Wizją, jak również tematowi szczecineckiemu. Dziękuję bardzo. Żeby nas było widać i słychać, to jest potrzebny taki bardzo ważny człowiek, czyli pan Piotr Iwanek z firmy Total Sound, który nas nagłaśnia, przygotował scenę, oświetlenie. Dziękuję panie Piotrowi. I współpracownicy.
Dziękuję księdzu Krzysztofowi Witwickiemu i dobrym mediom, które nas transmitują na internecie. Tam macha ksiądz. Dziękuję bardzo księdzu, że ksiądz przyjechał i obsłużył naszą imprezę. Teraz chciałbym podziękować pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zbornego Sulinowa, pani Krystynie Berdyńskiej, za to, że mogliśmy przygotować te wspaniałe filmy. Pani Krystyna. Teraz szczególne dwie osoby, od których ja osobiście otrzymuję wielkie wsparcie na co dzień i od święta, ale szczególnie na co dzień. Jest to pan Szymon Cieślar i pani Monika Łuszkiewicz, którzy właśnie przygotowali te filmiki. Także dziękuję pani Moniko i panu Szymon, pan Szymon Cieślar. Teraz słowa podziękowania ogromnego. Muszę powiedzieć, że ja nie byłbym w stanie przygotować 100-osobowego chóru sam. Dlatego tutaj słowa podziękowania kieruję do nauczycieli muzyki z tych szkół. I tutaj wymienię te osoby. Jest to pani Teresa Dybowska, pani Lucyna Kosińska, pani Bożena Matowska-Niemiec, pan Bogusław Reszke i pan Szymon Cieślar. Słowa podziękowania kieruję również do dyrektorów tych wszystkich szkół, którzy bardzo ciepło mnie przyjęli, że nie wypędzili za drzwi, nie powiedzieli, a nie chcemy tego w ogóle. Właśnie bardzo dziękuję dyrektorom, którzy są tutaj na pewno. Są dyrektorzy? Są, widzę, że są, machają. Dziękuję bardzo. A teraz już prawie największe podziękowania, bo największe za chwilę, ale prawie największe dla wszystkich chórzystów, którzy tutaj byli, którzy... Chwila, bo ja muszę to powiedzieć. Próby były bardzo intensywne, bo było 5 prób. I to są najwytrwalsi. Niektórzy odpadli w trakcie. Przykro mi, ale zapraszam na następne takie wydarzenia. To są najwytrwalsi, którym bardzo gratuluję, jestem z nich dumny. I jeszcze jedno. Dziękuję rodzicom, którzy przyprowadzali, odbierali, poświęcali swój czas. To jest bardzo ważne w dzisiejszym czasie. Wielkie brawa dla tych młodych ludzi. I teraz największe słowo podziękowania chciałbym skierować do osoby, bez której nie byłoby tego projektu. Nie byłoby tego projektu rok temu, nie byłoby tego projektu w tym roku. Jest to osoba, którą znam bardzo długo, jest fenomenalnym muzykiem, fenomenalnym aranżerem, wspaniałą osobą. Uwielbiam, jak gra i improwizuje. Jest to pani Katarzyna Stroińska-Sierant. I już na koniec, nie wiem, czy to wybrzmiało dobrze, ale muszę też to powiedzieć. Dziękuję władzom miasta, którzy wspierają naszą działalność jako Szczecińskiego Towarzystwa Muzycznego. Ośmielam się prosić o więcej i o częściej. Drodzy Państwo, na zakończenie chyba coś zaśpiewamy, bo tak nie zdążymy wyjść normalnie, więc coś zaśpiewamy. No właśnie chciałam Państwa zachęcić do tego, bo takie pytanie, podobał się Państwu koncert? Cóż innego można odpowiedzieć. Zatem ja bym poprosiła o jeszcze jeden utwór, prawda? Brawo! Gorące brawa! Będzie to...
Bardzo ładny utwór. Mianowicie w murowanej piwnicy. Kto chce, może tańczyć. Zapraszamy. Tutaj miejsca jest pełno. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Wesołego świętowania, bo jeszcze jest 11 listopada, więc zapraszamy na ucztowanie, świętowanie i co tam jeszcze. Dobranoc.